Dobra, nie chcesz, nie trzeba, będę sam ciągać. Do zobaczenia. Będę sam ciągać, padnę to padnę. Po co ty chcesz to wciągać z powrotem do domu? Tam już nie ma jak przejść, a ty z powrotem chcesz to wnosić. Rzeczy, które nie są tobie potrzebne w ogóle, do niczego. Jest potrzebne, jest, ale wy lachę łożycie na to. No tak. Puśćcie. No coś już zaczyna grzmieć. Daj, ja go przeczytam. A. Daj, bo to może... Długi. Dwie kartki. No, czytaj. Szanowny panie Krzysztofie K. Szanowny panie Krzysztofie, mam nadzieję, że ten list zastaje pana w dobrym zdrowiu. Piszę do pana, aby przekazać pewne ważne informacje dotyczące pana bliskich oraz osób z pańskiego otoczenia. Przede wszystkim chciałbym poinformować, że Wojtek, major S., żyje i ma się dobrze. Proszę bardzo. Co więcej, aktualnie mieszka razem z Bogusiem K., Borodo, w Stalosierce. O, proszę bardzo. No to Wojtek żyje, a że z Bogusiem mieszka, to już ha, 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 no. Zdaje się, że starają się utrzymywać swoją obecność w tajemnicy z powodu pewnych obaw czy niepewności, które ich dotyczą. Chciałbym także zwrócić uwagę na sytuację związaną z Meksykano oraz Aaronem od Psa Jacka. Wydaje się, że obaj ci panowie współpracują i aktywnie uczestniczą w ukrywaniu Wojtka i Bogusia. Powody ich działań nie są do końca jasne. Jednak można przypuszczać, że robią to z jakiegoś rodzaju konieczności czy też poczucia obowiązku. Musisz pan skontrolować strych, bo widziałem ich w nocy, jak wchodzili na posesję pańską z buteleczkami. Rozumiem, że te informacje mogą być dla pana zaskakujące i wywoływać różnorodne emocje. Moim celem jest jedynie dostarczenie panu wiadomości, które mogą mieć znaczenie dla pana i pańskich decyzji. Jeśli istnieje potrzeba, aby podjąć jakieś kroki lub jeśli chciałby pan uzyskać więcej informacji na ten temat, proszę dać znać. Mogę spróbować pomóc w zorganizowaniu kontaktu lub w innych kwestiach, które mogą się pojawić. Życzę panu dużo zdrowia i spokoju w tych trudnych czasach. Z poważaniem, Wiktor... Szkolna 15640 Białystok. Zgadzam się na upublicznienie nazwiska, jest moje prawdziwe. No, no. A teraz tutaj do mnie jest drugi. Szanowny, do nas. Szanowny panie K. Szanowny do mnie. Panie Aronie od Psa Jacka. Zwracam się do panów z prośbą o pomoc w mojej niezwykle trudnej sytuacji. Moje życie stało się nie do zniesienia z powodu działań mojej sąsiadki spod Trójki, która nieustannie mnie prześladuje. Jej metody są bardzo... Czekaj. O. Jej metody są bardzo zaawansowane i groźne, gdyż wykorzystuje skanalizowane prądy oraz metody laserowe, które powodują, że całe moje mieszkanie jest pod napięciem. Przez te ataki moje życie codzienne stało się koszmarem. Kiedy słucham radia, muszę leżeć na lewym boku, ponieważ mogę wpuszczać myśli tylko prawym uchem. Sąsiadka regularnie dmucha na mnie oraz odkręca mi zawór gazowy, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla mojego życia i zdrowia. Proszę sobie wyobrazić, że pewnego dnia, kiedy położyłem się spać o godzinie 11:30, włączyła swoje urządzenia energetyczne i całe mieszkanie zostało pod napięciem. Napięcie było tak silne, że miałem trudności z oddychaniem. Nawet kiedy chciałem skorzystać z toalety, puściła napięcie po rurze gazowej, co spowodowało, że się przewróciłem. Zwracam się do panów, ponieważ nie wiem, do kogo innego mógłbym się zwrócić o pomoc. Państwa wiedza i doświadczenie mogą okazać się nieocenione
w rozwiązaniu mojego problemu. Błagam o interwencję, aby moje życie mogło wrócić do normalności. Za rozwiązanie sprawy Krzysztof dostanie nagrodę pieniężną. Szanowny panie, powiem tak. Albo bzdury piszesz, jak mało który, bo tak to być nie może. Żeby sąsiadka puszczała gaz, to już dano by się zajęło, żeby policja i tak dalej, dawno. Co ty doradzisz? No jakieś napięcie wytwarza. Co ty możesz doradzić temu człowiekowi? Znalazłaby się elektryka, wiesz, zarządu, zakład energetyczny i tak dalej, różne służby. I przestań robić ze mnie wariata. Ja też mam propozycję dla jego. Wiesz. Wiesz jaką mam propozycję? Przestań, bo jeżeli będziesz tak robić, to powiem tobie, że już jeden narobił. Krzysiek, może ja mu doradzę. Ja mogę doradzić dla jego? A co ty doradzisz? No ja mogę wypowiedzieć się? Bardzo proszę. Krótko i zwięźle. Proponuję udać się do Choroszczy. No. Tylko. Tylko i wyłącznie. Dobra rada, Krzysiek? Bardzo dobra. I powiem tobie, człowieku, przestań nam bajerować, że ach, to. No ale czekaj, a napisał, że Wojtek żyje i żyje Boguś. Ale widzisz, jak przeczytałem tylko Wojtek, a ty od razu, a widzisz? A widzicie? Nie, Boguś przeczytałeś. Nie, przeczytałem, że Wojtek i za chwilę doczytałem Boguś. To wtedy zmieniłeś zdanie. Ja, aha, nie szarp ludzi zmarłych. Bo zmarłe ludzie niech odpoczywają sobie tam. Niech mają radość, wesołość, niech bawią się tam sobie. W niebie ich dusza. Lepiej weź, przeżegnaj się. Mów pacierz każdy razy. Rano, w obiad, wieczorkiem. Odmówić pacierz. Ojcze nasz, wierzę Bogu Ojca. Wieczne odpoczywanie, radź mi dać Panie. Niech opoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Niech nie szarp, bo tak to nie można robić. Wiesz, człowieku? Tak, to nie do ciebie, Jarek. Ja wiem. A ja nie. Ja, Krzysiek, nigdy z tego się nie śmiałem i nie zamierzam się śmiać. I wiesz, człowieku, przestań coś takiego wyrabiać. Jak mało który. Jak małe dziecko. Powiem tobie. Też jeden był heroj. Zapoznał sobie dziewczynę Ukrainkę. Może poznał. Może to była żona. Tego Ukraińca. I wiesz, człowieku, żonę wciągnął do domu, albo siostra. I powiedział, idź do domu.
narobił sobie. Biedny. I dla rodziny. Jak sobie, ale dla rodziny. Jeżeli nie wyżyje ten człowiek, to rodzina będzie miała biedę. Trzeba nie pogrzeb robić i oj, tak. Oj, o pogrzebach tu nie rozmawiajmy. Wszystko będzie tak dobrze, Krzysiek. Nie, trzeba się spodziewać. Dlatego, że wiesz co, ja, ten Jarek, że różnie bywa. Aj, różnie bywa. Ja zaraz pojadę i może autobus mnie trzaśnie. Może tak być? Co? Ja zaraz pojadę i może autobus mnie trzaśnie. Może tak być? Może być. No, co komu pisane, Krzysiek. I wiesz, Jareczek, kochane rodzinko, jeszcze raz apeluję do was. Jeżeli chcecie mieć adwokata, choć ja ledwo też chodzę, ale pomalutku Jarek poprosi Jarosława Z. Nie będę mówić, czy powiedzieć twoje nazwisko. Nie wolno, to jest RODO. To znajdziecie tego człowieka, Jarosława Z, na internecie. I telefon, i adres, wszystko. I on przyprowadzi was do mnie, porozmawiamy na podwórku, a wtedy, ale ja też się boję w to się mieszać, dlatego, że Ukraińcy, to naród jest wściekły. Naród jest bandycki. Aha, rybki nie mam. Kupiłem ci, włożyłem do lodówki. Co? Do lodówki powkładałem ci. Kupiłeś, tak? No. Kupiłem ci i w puszkach, i kupiłem ci... Co? Kupiłem i w puszkach, i kupiłem ci te dwie, takie te duże. I powiem tobie, człowieku, nie szerp brata mego, nie szerp Wojtka, bo to mi aż serce kraje się, to takie, nie będę już brzydko mówić, ale pokręcone. Jeszcze są ludzie w Polsce, że wypisują nie wiadomo co i szarpią moją rodzinę. Dlaczego, pytam was, wy tak robicie? Nie wiem. Czy wam to wesoło i goło? Czy dla was to jest życie, miłość, radość? Że o, pośmiejemy się. Pośmiejemy się, poradujemy się. Z jego rodziny, że nie żyje, a będziemy jego szarpać dalej. Szarpcie. Ja, dla mnie też mało zostało. Bo byłem już nieraz w szpitalu. Teraz, jak ostatnio byłem w szpitalu, to też lekarze powiedzieli, zostań w szpitalu. Nie! Ja powiem, do domu chcę. Do domu, do domu, do domu. I tak dalej. No. Pod przymusem moim wypuścili mnie. Wypuścili. Rafale! Zaraz do Rafała mam prośbę. K. Bo Jarek nie chce do ciebie zadzwonić. Ale po co wydzwania? No to on będzie oglądał, to będzie... Nie, weź, ja cię proszę, zadzwoń raz. Raz zadzwoń, ja chcę porozmawiać. Raz. Raz tylko. A co znowu ty od niego chcesz? To mój interes. Dobra. Spróbujemy. Proszę ciebie, przyjedź
jak będziesz miał czas, jutro, pojutrze, pomóc w jednej sprawie. Cześć, cześć, masz chwilę? Jestem u Krzyśka. Krzysiek chce z tobą rozmawiać. A, dobra, no. Proszę, masz. Halo. Cześć, Krzyśku, co tam? Rafał, mam prośbę do ciebie. Bardzo, bardzo serdeczną. No. Czy jutro mógłby przyjechać? A po co, Krzyśku? No, pomóc w sprzątaniu. Ale to te ciuchy chcesz tam sprzątać, czy coś tam? Tak. Co mówiłeś? Tak. Nie, to ja nie za bardzo, bo ja patrzyłem, tam w workach wszystko jest pognite. Nie, przyjedź, przyjedź. Jarek, przyjedź, proszę ciebie. Nie Jarek, Rafał. Pomyliłem. To co, przyjedziesz? Nie, Krzysiek, tego nie będę robić, bo wszystkie ciuchy na zewnątrz leżały w workach. Słuchaj, one leżeli w okno, one suche są. No to ja już wczoraj widziałem ten worek jeden. Nie. Weź przyjeźdź, proszę ciebie. Bo ja nie dam rady ciągać. Ja wiem, ale to ja tego nie będę robić. Ja będę patrzeć sam. Aha. Do worka zaglądać i będę tobie mówić, gdzie nosić. No, a z Jarkiem się pogodziłeś w takim razie, jak Jarek jest? W porządku? Słucham? Czy z Jarkiem się pogodziłeś, mówię, bo Jarek jest. Jarek jest u mnie. No to dobrze. To co, przyjedziesz? Nie, Krzysiek, jutro nie przyjadę. Co? Jutro nie przyjadę. Jak Jarek też ci nie pomoże, to ja w tym ci nie będę pomagać. Bo ja pomożesz? Ale co ty chcesz? Tam przebrać trzeba. Śmieci te przebierać? To nie śmieci. Nic ja nie będę robił, żadnych, nic nie będę przebierał. Ciuchy, co tam leżą. Rafał, proszę ciebie. Już chata cała. Proszę ciebie. Z powrotem. No. Proszę ciebie. Dałem te ciuchy, także wiesz tam. Proszę ciebie przyjedź. Zobaczymy. To przy okazji, Krzysiek, jak będę, to przyniosę ci parę worków, to zobaczysz sam, no. A kiedy będziesz? W poniedziałek pewnie. Wieczorem, tak? W poniedziałek, tak, 18-19, no. Słuchaj, no. Wieczorem to nie jest robota. To jest w dzień robota. Ja cię proszę przyjeść. Tak, ale ja nie mogę, Krzysiek. Nie mogę jutro i tam, wiesz, mam swoje. Ale tu to środa, tak? No, jutro środa, tak. Dobra, nie chcesz... Nie trzeba, będę sam ciągać. Do będę sam ciągać. Padnę to padnę. A ty wiesz, że pobity został ten. Pato? Pato? No, widziałem jakąś zbiórkę na niego robią, tak, no. No. Widziałem. No. No niestety, no. No niestety. A jeszcze w pokoju trzeba sprzątać dla mnie pomóc. Tam gdzie ja śpię. Weź no przyjeźdź, żeby... to posprzątamy tam, wiesz, posprzątamy tam, wiesz. A jak ciuchów potrzebujesz, Krzysiek, to z zimnego pokoju trzeba wziąć jakieś koszulki czy ciuchy, no przecież. Słuchaj, weź przyjeźdź, proszę. No to na razie Jarek jest, to co ci tam Jarek pomoże, to? Jarek nie pomoże, Jarek nie będzie robić. No, musisz dobrze, przekonywująco. Jarek, pomożesz? Pomoże, myślę. Ale co ty, Krzysiek, chcesz? Ja dzisiaj chcę do domu jechać, ja jestem po pracy. Już też do pracy. On nie pomoże. Dobra, dobra, nie chcesz, będę sam. Padnę, to padnę. Dobra, Krzyśku, rów tak, żeby nie paść. Słuchaj. Musisz dbać o siebie. Słuchaj, pomożesz, przyjedziesz czy nie? Ja jutro nie. A kiedy? Przy okazji mówię, w poniedziałek pewnie przyjadę, no. Zobaczę i się okaże, że wiesz, że tam mówię, ja wczoraj w tym worku tam wszystkie te ciuchy... Ale rano przyjdź w poniedziałek. Wyśniało. Ja nie mogę, Krzysiek, bo ja pracuję też, no. Ja zajadę do ciebie i cię zabiorę, taryfą. To tylko, że mnie nie będzie przed 18. Co? Nie będzie mnie przed 18 w domu. Ja do ciebie przyjeżdżam po pracy, no. Nie słyszę. Przyjeżdżam po pracy. Po co ty chcesz to wciągać z powrotem do domu? Tam już nie ma jak przejść, a ty z powrotem chcesz to wnosić. Rzeczy, które nie są tobie potrzebne w ogóle. Do niczego. Jest potrzebne, jest, ale wy lach łożycie na to. No puśćcie. Tak, rozumieć.
Zadzwoniłem.